Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Na początek chciałam serdecznie podziękować wszystkim, którzy oglądają moje filmiki i je komentują. Dla mnie to największa nagroda i utwierdzenie w przekonaniu, że to co robię ma sens. Serdecznie Wam dziękuję. W zeszłym tygodniu po obejrzeniu filmiku poprosiłam Was o podanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego kobieta zniknęła. Niestety nie dlatego, że bała się klęczenia na grochu, choć ta odpowiedź bardzo mi się spodobała. Uwielbiam ludzi z poczuciem humoru. Zniknęła gdyż? No właśnie, gdyż nigdy jej tam nie było. Była jedynie wytworem wyobraźni owego mężczyzny. A dlaczego? Gdyż tak właśnie działa nasza podświadomość. Uwielbiam powiedzenie, podświadomość jest jak kelner, przyniesie nam wszystko, co tylko zamówimy. Dlatego tak ważne jest, czego chcemy i o co prosimy. Ludzka podświadomość to miejsce, w którym mózg przechowuje wiele informacji zebranych przez nas już w dzieciństwie za pomocą zmysłów. Dzieje się to zaczynając już od 3 miesiąca życia, a nasila się wieku od 2 do 5 lat. Podświadomość magazynuje również nasze wierzenia i oczekiwania, które na ich podstawie tworzymy. Jest pojęciem, o którym mówi prawie każdy, jednak większość z nas nie rozumie jej prawdziwego znaczenia. Nie zdajemy sobie bowiem sprawy, jak jest ważna. Jest definiowana jako struktura psychologiczna, która zawiera części tłumione przez świadomość, która ujawnia się poprzez sny, zaniki lub tak zwane przejęzyczenia. Buddyjskie podejście do tematu podświadomość nazywa pamięcią magazynującą, czyli miejscem, gdzie kumulowane są wszystkie przeżycia. Każde z nich znajduje się w osobnej, zamkniętej szufladce. Podczas snu zdarzenia z życia powodują, że informacje dotyczące tego zdarzenia, zebrane w podświadomości, dochodzą do głosu i je wyjaśniają i tłumaczą. Ponadto wszystko, czego doświadczamy, tak naprawdę nie istnieje. Jest jedynie wytworem naszej wyobraźni. I stąd mnich, wiedząc o tym, że podczas snu dochodzi do głosu jedynie podświadomość mężczyzny, zalecił mu właśnie przygotowanie nieznanej ilości grochu i dzięki temu zmienił wzorzec istniejący tylko w umyśle mężczyzny. Najlepiej naszą podświadomość, która gromadzi wszystkie nasze doświadczenia, opisuje ta historyjka. Młode małżeństwo przygotowywało swoje pierwsze święta i młody mąż patrzył, jak żona przygotowywała szynkę do gotowania. Obcinała dwa końce szynki i wkładała do gotującej się wody. Mężczyznę to zainteresowało i zapytał, czemu obcinasz tę szynkę po obu stronach? Po chwili zastanowienia żona odpowiedziała, nie wiem, moja babcia tak robiła, moja mama tak robiła, widocznie tak trzeba. Minęło trochę czasu, młode małżeństwo było z wizytą u babci. Na szczęście starsza pani była jeszcze w dobrej formie, a młody człowiek, będąc dociekliwym, znów zapytał babcię o szynkę. Dlaczego zawsze pani ścinała dwa końce szynki przed gotowaniem? Babcia chwilę się zastanowiła. Rzeczywiście tak robiłam? Ach tak, przypominam sobie. Po prostu miałam tylko taki garnek, w którym żadna szynka mi się nie mieściła. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę. Polecam również moją stronę na YouTubie. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnej środy.